Siemanko, ja jestem Technokrata, witam Was w kolejnym Techniusie. Wiem, jest sobota, powinna być jakaś recka. No i w sumie pracuję dla Was nad trzema reckami, ale nie udało mi się dzisiaj, trzema, chyba z czterema, a jeszcze jeden to vloga, oczywiście z jemu. Ale nie udało mi się dociągnąć na dzisiaj tej, którą planowałem. Będzie pewnie jutro. Coś na pewno się znajdzie, ale za to jest fajny temat na TechNewsa, o którym warto powiedzieć, bo wiem, kiedy możemy się spodziewać RTX-a 4070, więc jeżeli ktoś jeszcze z Was czeka, czy tam jest na etapie wybierania czy zakupu karty, no to może warto się jeszcze z miesiąc powstrzymać, bo za niemalże równy miesiąc, 21 marca, poznamy RTX-a 4070. Oczywiście tutaj Nvidia oficjalnie nie powiedziała, że hej, 21 marca pokażemy Wam RTX-a 4070, ale, przepraszam, 23 chyba nawet. 20 nawet. Nie, keynote speech, aha, że to jest jakby mowa Jensena 21 będzie, a sama impreza wystartuje 20 i będzie trwała do 23, a mowa Jensena 21. Tak czy inaczej, za plus minus miesiąc poznamy prawdopodobnie RTX-a 4070, bo porównując to z poprzednimi informacjami, o których też Wam donosiłem, że 4070 ma trafić na półki sklepowe w kwietniu, premiera, ta konferencja 20 marca, więc to nam się ładnie tutaj wszystko skleja. 21, 20 czy też 23, ale podejrzewam, że Jensen się tym zajmie, zapowiedzą oni 4070 i być może nawet 4060 Ti. Na 4060 chyba jeszcze trochę poczekamy, ale nigdy nie wiadomo, tak na 99,9% na pewno usłyszymy o 4070, więc jeżeli ktoś z Was planował wydać w najbliższym czasie 3,5 tysiąca mniej więcej na kartę graficzną, to powstrzymałbym się i faktycznie poczekał na 4070 i zobaczył, co tutaj nam Nvidia zaprezentuje. Już wiemy, że będzie to karta, która wydajnością będzie gdzieś w okolicy 3080 Ti. No więc tak, no szału nie ma, jak to mówią. Ale w teorii, no 3070 to była wydajność 2080 Ti, więc jeżeli 4070 będzie miała 3080 Ti wydajność, no to można powiedzieć, że 4070 powiedziałem, mam nadzieję, że tak. To można powiedzieć, że mamy tu niemalże generacyjne pokrycie, natomiast będzie na pewno droższa, bo 3070 była wyceniana na 2300 zł, gdzie 2080 Ti było wyceniane na 5000 zł, więc była o połowę tańsza. Żeby 4070 była o połowę tańsza od 3080 Ti, musiałaby też kosztować około 2500-2300 zł. No a na to ja szans nie widzę i będzie to karta raczej z tego przedziału 3-3,5 tysiąca złotych. Mam nadzieję, że bliżej trójeczki będzie ta karta kosztować. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. No zobaczymy też, jaką wydajność zaprezentuje. Mam nadzieję, że jednak bliżej 3080 Ti niż 3080. Natomiast obawiam się, że będąc w tym rozkroku mniej więcej po środku, będzie raczej tutaj wyginać się w kierunku 3080, ale na to wszystko jeszcze przyjdzie nam poczekać miesiąc, żeby zobaczyć oficjalne wykresy i też oficjalną cenę. To jest fajne, bo za miesiąc na pewno dowiemy się, jak będzie wyglądać oficjalna cena w dolarach bez podatków MSRP i to już nam pokaże, jaka jest tendencja ceny tej karty graficznej i będzie nam mówiła, za ile mniej więcej będziemy mogli już w tym kwietniu spodziewać się tej karty na półkach sklepowych. Więc jeżeli planowaliście w najbliższym czasie wydać poniżej 4000 zł, okolice 3500-3000 na kartę graficzną, to ten miesiąc ja doradzałbym się jeszcze wstrzymać. Ja na 4070 czekam, bo po przeanalizowaniu wszelkiego rodzaju wydatków, jakie chciałbym poczynić na poprawienie kompa, to wydaje mi się, że zamiast ładować prawie 10 koła w 4090, chociaż nie ukrywam, że super byłoby mieć tą kartę graficzną,
to jednak wolę na przykład kupić sobie 40-70, część kasy przeznaczyć na nowe biurko, część kasy przeznaczyć na jakieś oświetlenie, chociaż w sumie lampy mam, to wystarczy je zamontować, na być może nowy obiektyw i tak dalej, że nie ma takiej potrzeby, żebym walił 10 koła w kartę graficzną, dlatego też coraz przychylniej patrzę w kierunku tych słabszych kart graficznych, a wiadomo, 3060 Ti chcę wymienić, choćby dlatego, żeby mieć tych kart graficznych więcej, żeby można było tak komfortowo z nich korzystać, choćby w komputerze testowym i żeby ten komputer testowy miał pełną swoją funkcjonalność, bo na chwilę obecną cały czas takowej nie ma i to mnie niestety boli. Brakuje mi tej drugiej karty graficznej, więc jestem pewny, że tą drugą kartę graficzną w najbliższych miesiącach będę chciał nabyć, no bo niestety na jakiegoś gifta to raczej nie mam szans, aczkolwiek fajnie by było, jakby tutaj jakiś producent się odezwał i powiedział: hej, barterowa o kurczę, gdzie ja mam mikrofon, to pewnie mnie słabo słyszeliście przez ostatni czas. Ojej, przepraszam za ten dźwięk do 6 minuty filmu. Mikrofon w okolicy, no właśnie, spoczywał, także przepraszam za tą jakość dźwięku. Tak czy inaczej, fajnie będzie się powstrzymać miesiąc, fajnie będzie sprawdzić tą cenę za miesiąc. Aha, no i oczywiście prawdopodobnie zrobię sobie z tego streama. Niestety, albo stety ze mną to jest tak, że streamuję mniej niż bym chciał, ale konferencję chcę streamować. I tak jak ostatnio streamowałem, ostatni raz chyba w tamtym roku, właśnie, no na pewno w tamtym roku, konferencję NVIDIA i Intela i AMD bodajże. Nie, AMD to robiło w środku nocy, więc tego nie streamowałem. Ale zresztą możemy sobie luknąć. Możemy popatrzeć, jak to wygląda tutaj na kanale Technokrata, jeżeli chodzi o na żywo. Tak, to konferencja AMD była ostatnia. Konferencja Intela, konferencja Logitecha i konferencja NVIDIA. A później rok temu konferencja z premiery 3050. Nie, tam były też inne live'y, ale one chyba nie są online. Ale będą. Czekajcie, nie, bo to jest tak, że to jest na żywo, a tutaj mam jeszcze osobną tutaj jakby zakładkę, którą jest Tech Live. I tutaj w Tech Live'ach chyba jest tego więcej, tych wszystkich. Tak, jest więcej tych live'ów, znacznie więcej, więc jeżeli sobie ktoś wejdzie tutaj w zakładkę Tech Live, to tego jest, tutaj są wszystkie Tech Live, bo one częściowo są ukryte, że nie są, tu są wszystkie, one nie są widoczne na kanale, ale są widoczne tutaj w tej playliście. Więc ja tą konferencję też będę sobie planował dla Was przestreamować. Zobaczymy, co oni tam zaprezentują. Niestety ostatnimi czasy te konferencje NVIDIA były strasznie nudne, w sensie dużo gadania o przeróżnych rzeczach, plus taka wrzutka z kartą graficzną. Jeszcze to na ostatniej konferencji mi się spodobało, to NVIDIA chyba to Remix, czy tak, Remix, albo to, gdzie na przykładzie Morrowinda pokazywali, jakie cuda będzie można robić z nowymi grami na podstawie użycia ich narzędzia, które bazując na AI będzie poprawiać grafikę. Ale dobra, dostaliśmy narzędzie, ja teraz czekam na właśnie te gry, a zwłaszcza na Morrowinda poprawionego za pomocą tej technologii, więc być może i tutaj mam takie lekkie nadzieje, że też na tej konferencji pokażą może jakąś oficjalną zapowiedź takiej gry, która się pokaże i powiedzą: hej, za 2 miesiące, czyli nie wiem, w czerwcu wychodzi Morrowind w wersji, nie wiem, Remix i on będzie już miał DLSS-a, super lepszą grafikę, ray tracing, bardzo, bardzo fajnie by było, więc czekam na takie zapowiedzi ze strony Jensena. No i przede wszystkim na 4070, która jest taką kartą na moim celowniku i mam nadzieję, tak trzymam kciukasy, żeby jej cena była bliżej 3000 niż 3500. Czy jest na to szansa? Moim zdaniem jest całkiem spora, bo na przykład wycena pomiędzy 3070 Ti a 3070 to było ponad 1000 zł, nie? Gdzie 3070, bo to była 2300 zł, a z kolei 3070 Ti to wycena już była w ponad 3000 zł. Swoją drogą
rzućmy sobie tutaj okiem na to i sprawdźmy, jaka tutaj 3070 Ti, cena MSRP, no niby 2900 zł, a no dobra, no to MSRP to nie było aż 1000 zł, tylko zaledwie 600, no ale mimo wszystko ta cena była nie do uświadczenia, chyba nigdy w historii nie kosztowała ta karta graficzna 2900 zł, a przynajmniej nie dla standardowych kupujących. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj, widzimy się jutro, mam nadzieję, że już w recenzji, w ogóle mam fajny temat dla Was. Bo kupiłem sobie lapkę za 500 zł, chciałbym go przetestować, jak on się sprawdza. To jest fajny temat, to jest fajny temat na takie obgranie, bo kurczę, 500, no ale jak go kupiłem tak turbo okazyjnie, firma po prostu wyprzedawała stare laptopy i udało mi się wyrwać naprawdę fajnego Dela, ale to o nim sobie być może jutro albo w innym czasie porozmawiamy. No i cóż. To było tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie. Miłego dnia, wieczoru, nocy Wam życzę, kiedykolwiek to oglądacie i do zobaczenia oczywiście jutro. Cześć.